Rozpoczyna się pojedynek pomiędzy Patrykiem Pratem i Mirosławem Gluzińskim. Patryk serwuje. Poszedł w kierunku siatki Mirosław w tej wymianie, no i to się opłaciło, bo od razu skrócona wymiana i jeszcze zakończona wygranym punktem przez niego. Świetnie tutaj teraz wypracował sobie przewagę sytuacyjną Mirosław, no i potem poszedł po raz kolejny do siatki, zakończył wymianę doskonale. Koniec gema, wygrany przez Mirosława 1-0. Drugi gem przed nami w tym spotkaniu. Teraz serwować będzie Mirosław. No to zobaczymy, jak będzie przebiegać ten jego pojedynek. Wcześniej mieliście okazję Państwo zobaczyć mnie w nowej koszulce, w nowej kolekcji PLT. Razem w partnerstwie z firmą Babolat, która, przypomnijmy, jest fundatorem nagród w tym turnieju. No i nieodłącznym partnerem jest również firma Mionetto Prosecco, a tymczasem udany slice w wykonaniu Patryka.
No ale nie jest zadowolony ze swojej dyspozycji, bo po tym jak poprzednia akcja mu się powiodła, teraz ten return zdecydowanie za długi. Ofiarnie pracował teraz w tej akcji Patryk Pradi i się opłacało, bo jak widać ta wymiana powędrowała na jego konto. Nabiegał się sporo. Widać, że odczuwa trudy tej akcji, ale warto było. Ale jest taki nieregularny póki co w tym meczu. Raz zachwyci, a raz zepsuje dosyć prostą piłkę. Kontroluje te wymiany teraz Mirosław. Słoneczko gdzieś nam się schowało za chmurami na chwilę. Za dobrze rozgrywa te wymiany Mirosław. Cały czas w głębokiej defensywie jest Patryk Prat. No i 2 do 0. Na razie ten początek zdecydowanie pod dyktando Mirosława. Przypomnijmy, po tym meczu pokażemy wam ćwierćfinał Mixta, para Madajska-Lewandowski zagra z duetem Paliesika-Wątroba. Mecz, któremu się przyglądamy, to jest starcie w grupie O. Oprócz tej dwójki mamy w tej grupie również Jakuba Zadrużyńskiego, który, przypomnijmy, w Szczecinku został medalistą, odpadając w półfinale.
No my widzimy, że już tutaj Maja i Mateusz właśnie oczekują na tego miksta, który ich czeka. Ależ dobrze rozgrywa te poszczególne akcje. Mirosław, duże brawa, naprawdę pokazuje wielką klasę. Teraz zerwany forehand, zbyt luźno puszczona ręka. Autowy był serwis teraz, przed momentem. Wrzuca Patryk. To jest kolejny gem, który ląduje na konto Mirosława, a zatem w tym meczu już mamy 3 do 0. No, czyżby szybkie spotkanie nam się zapowiadało? Kto wie. Na razie bardzo dobrze dzieje się w tym starcie dla starszego z zawodników. Trzy do zera i serwis, tak wygląda sytuacja z perspektywy Mirosława w tym pierwszym secie, więc za moment przy własnym podaniu będzie miał okazję zamknąć pierwszą partię tego pojedynku fazy grupowej.
poszedł odważnie w kierunku siatki Patryk Prada, ale niestety piłka po jego stop voleju nie zmieściła się po drugiej stronie siatki. Teraz bardzo dobrze, precyzyjnie. No jest cały czas pobudzany do tego, żeby jeszcze tutaj zmobilizować się, walczyć, nawet w tym secie, gdzie ta przewaga jest wyraźna po stronie przeciwnika. Dostała się po taśmie ta piłka na drugą stronę. Chyba to jeszcze dodatkowo gdzieś zmyliło Patryka. No i ta sytuacja coraz mniej ciekawa. Patryka też widzimy w nowej koszulce PLT, także z logiem sponsora, a więc firmy Babolat, tylko właśnie w tym takim ciemnym wydaniu. Także są dwa rodzaje koszulek. Są w takim ciemnym wydaniu, no i są też w takim wydaniu białym. No i jeden z nielicznych takich prostych błędów po stronie Mirosława teraz się przydarzył. Na taśmie zostaje ta piłka. Chytrze próbował coraz głębiej zagrywać te loby Patryk Prat, ale ten ostatni powędrował poza linię końcową i tym samym mamy koniec pierwszego seta, 4-0 dla Mirosława Gluzińskiego.
Wracamy do gry, drugi set. Spotkanie przy siatce, ale tutaj doświadczenie górą. Nie może na razie znaleźć tego złotego środka, sposobu na swojego rywala Patryk Prat. Co by nie spróbował zagrać, to rywal znajduje odpowiedź. No i to nie jest korzystna sytuacja, bo na pewno coraz większy mętlik gdzieś w głowie Patryka. Co by tu zrobić, żeby było lepiej? A tu niestety nie wychodzą te kolejne akcje tak, jakby chciał. Lepiej wytrzymuje też te dłuższe wymiany Mirosław. No w zasadzie w każdym aspekcie ma gdzieś przewagę w tym meczu. Coraz większa ta przewaga i też niezadowolony ze swojej gry Patryk. No ale nie ma co się dziwić, ta gra się nie układa, rywal dominuje. No na razie tym takim celem, którym powinien sobie wyznaczyć, jest wygranie gema, a dopiero potem próbować iść w dalszym kierunku. Ale te problemy się nawarstwiają. Jest 1-0 w tym drugim secie dla Mirosława, który no idzie jak po swoje w tym meczu. Piąty gem z rzędu wygrany, 4-0, 1-0. No i tak jak wspomniałem, Patryk tutaj musi walczyć chociaż o gema w tym meczu. No takie są fakty. Tak to póki co wygląda, kiwa głową z niezadowolenia. No, musi próbować dalej, musi szukać jakiegoś takiego słabszego zagrania ze strony Mirosława. Może jakiś moment rozregulowania po przerwie. Czeka nas serwis Mirosława. Dominacja na razie ze strony 57-latka z Kwidzynia. No, jeśli ktoś się zastanawiał, dlaczego pan Mirosław gra w pierwszej lidze, no to myślę, że to spotkanie jest naturalną odpowiedzią. Po prostu potrafi zdominować zawodników z pierwszej ligi. No teraz tutaj nie popisał się za bardzo Patryk, bo to nie była jakaś bardzo wymagająca piłka, jednak
powędrowała gdzieś w siatkę. Bardzo daleki był od powodzenia w tej akcji. Jedna z nielicznych rys na tym pomniku budowanym przez Mirosława w tym meczu. Podwójny błąd serwisowy się gdzieś przytrafił. Ale widzimy, ten drugi serwis, głęboko posłany, od razu spycha do defensywy Patryka. Potem idzie w kierunku siatki Mirosław. Patryk próbuje się ratować defensywnymi lobami, ale to wszystko jest kontrolowane cały czas przez Mirosława. Póki co wzorowo układa się to spotkanie. Dla Mirosława, a teraz proszę, dobry return. Piłka powędrowała gdzieś pod końcową linię. Nieczyste zagranie. Ale wciąż tutaj wszystko w rękach Mirosława. Stanął tak w połowie kordu, nie do końca był zdecydowany, czy iść w 100% do siatki, czy nie. No ale to wystarczyło, żeby gdzieś troszkę pojawiło się zawirowań w głowie Patryka i 4-0, 2-0. Tak prezentuje się rezultat tego meczu. No i dwa gemy w tym momencie dzielą Mirosława od końcowego sukcesu. Agresywnie tutaj szukał rozwiązania w postaci winera od razu z returnu, ale zabrakło troszkę. Slice, ale w korytarzu deblowym wylądował. No robi się coraz mniej ciekawie z perspektywy Patryka. 15 do 30 w tym gemie z perspektywy serwującego, także no dwie piłki dzielą Mirosława od prowadzenia już 3 do 0. Szukał tutaj gdzieś naprawdę
ryzykownego zagrania, minięcia, ale niestety piłka w korytarzu deblowym została. Brawo. Zawinął teraz do narożnika. Serwis gdzieś blisko linii wylądował, ale puścił grę. Mirosław. 30 do 40. Wciąż dwie szanse ma Mirosław na zakończenie. Gema. To jest koniec tego Gema 3 do 0. A zatem za moment Mirosław będzie serwować po zwycięstwo bez straty Gema. No, także może nas tutaj czekać przysłowiowy rowerek. A to nigdy nie jest nic przyjemnego dla rywala. Co innego z perspektywy Mirosława, dla którego taki wynik, no, byłby czymś na pewno bardzo satysfakcjonującym i motywującym. No to czekamy, co się wydarzy w tym, być może, ostatnim gemie. Przypomnijmy, że wszelkie wyniki turnieju możecie znaleźć na stronie polskaligatenisa.pl. No a my tymczasem będziemy się przyglądać temu, co zaprezentuje przy serwisie za chwilę Mirosław Gluziński. Jeszcze gdzieś tam przeczyszcza trochę okolice linii końcowej. No i rozpoczyna już tego gema. No teraz nieczyste odbicie spowodowało takie, a nie inne zakończenie akcji. Brawo, Patryk. No, różne fazy miała ta wymiana. Na początku serwisem od razu zepchnął do defensywy Mirosław swojego rywala. Potem Patryk miał taki swój moment. I potem znowu jakby się to obracało, aż na koniec minięcie ze strony Patryka. No walczy, walczy o tego honorowego gema. I proszę, jeszcze jedno minięcie znalazł, tym razem wzdłuż linii. Czyżby jednak w ostatniej chwili udało się otworzyć tablicę wyników z jego perspektywy?
Weszła piłka. Do końca śledził wzrokiem tę piłkę Patryk, no ale też duża postawa fair play z jego strony. Duże brawa za to, bo niektórzy zawodnicy pewnie gdzieś by próbowali szukać jakichś naciąganych teorii, że jednak była piłka autowa, a tutaj bez dwóch zdań przyznał, że piłka w korcie. No i proszę, jak to teraz zaczyna się odwracać, ale no jeszcze ma dwie szanse na to, żeby tutaj zostać w tym meczu. Mam wrażenie, że w ostatniej chwili zadecydował, że zagra takiego slajsa wzdłuż linii. No i nie udała się ta sztuka. Mamy piłkę meczową. 0:40 na po 40 w tym gemie Mirosław i będzie miał szansę teraz na zakończenie spotkania. Czy to się wydarzy? Czy jeszcze jednak będziemy musieli poczekać co najmniej jednego gema? Mirosław Gluziński wygrywa to spotkanie 4-0, 4-0, nie pozostawił wątpliwości. Walczył do samego końca o tego chociaż jednego honorowego gema Patryk Pratt, ale w ostatnim gemie Mirosław ze stanu 0:40 przy swoim podaniu wygrał cztery kolejne piłki, no i skończyło się to ostatecznie wynikiem. No bardzo takim niewdzięcznym dla Patryka 4-0, 4-0 z perspektywy Mirosława. Gratulujemy starszemu z zawodników tego triumfu. No a cóż, my już za moment zobaczymy tutaj na korcie telewizyjnym mecz ćwierćfinałowy Mixta. Maja Madajska, Mateusz Lewandowski kontra Lidmiła Palisika, Jakub Wątroba. Takie spotkanie nas tutaj za moment będzie czekać na korcie telewizyjnym, także naprawdę warto zostać z nami, bo emocje będą rosły, bo dzisiaj wyłonienie tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o Mixta, tak więc chwilka przerwy, zostańcie z nami i wrócimy do Was już za moment ponownie. Zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, obserwujcie nasze social media.